Cześć, dzień dobry, miło mi Was widzieć. Dziś będę mówić o książce bardzo wyjątkowej dla mnie. O książce, która spodobała mi się tak bardzo i która tak mocno mnie zafascynowała, że aż zmieniłam dla niej plany. Zamierzałam bowiem nagrać dla Was film o Tomaszu Manie i jego czarodziejskiej górze. To powieść ostatnio popularniejsza niż zwykle, bo choć powstała już wiele, wiele lat temu, to cieszy się teraz dużym zainteresowaniem właśnie na naszym polskim rynku czytelniczym, a to ze względu na Olgę Tokarczuk i jej Empuzjon oczywiście. Empuzjon wykorzystuje czarodziejską górę i przegląda się w niej jak w zwierciadle. Pojawiają się ci sami bohaterowie, mamy tę samą lokalizację, te same problemy, choć oczywiście w nowatorskim opracowaniu Olgi Tokarczuk właśnie. Więc teraz dużo osób myśli o Czarodziejskiej Górze i ma ochotę do niej wrócić. Dlatego pomyślałam sobie, że powinnam i mogę nagrać właśnie film o Czarodziejskiej Górze, o mojej recepcji Czarodziejskiej Góry, o moich przemyśleniach. Szczególnie, że mam tę powieść za sobą, a czytałam ją dosłownie kilka dni temu, chyba wręcz nawet ją skończyłam w zeszłym tygodniu. Więc to byłby dobry moment, żeby właśnie o Czarodziejskiej Górze opowiedzieć i być może przekonać do niej jeszcze tych nieprzekonanych. A jednak, jak widzicie po tytule, dziś nie będziemy o Czarodziejskiej Górze rozmawiać, choć nie zarzucam tego planu całkowicie, mam nadzieję do niego wrócić i jednak o Tomaszu Manie trochę opowiedzieć, bo ten pisarz również mnie zafascynował i jego Czarodziejska Góra naprawdę mnie oczarowała. I choć brzmi to bardzo kliszowo, to naprawdę czytałam ją w absolutnym zafascynowaniu. Jak Tomasz Mann wspaniale oddał ten sanatoryjny, ciągnący się nieco mglisty czas. Ale nie dziś właśnie o Tomaszu Manie, bo dziś o Faulknerze i o Wściekłości i Wrzasku. To powieść, którą skończyłam wczoraj i od razu, kiedy zamknęłam okładkę, wiedziałam, że chcę do Was przyjść i chcę tutaj o tym porozmawiać, wyrzucić z siebie to wszystko, co mam w głowie, co mam w sercu i wreszcie uwolnić się od Wściekłości i Wrzasku właśnie, bo czuję, jakby mnie ta powieść opętała. Ciągle o niej myślę, ciągle ją rozważam, a jest naprawdę o czym myśleć i jest naprawdę co rozważać, bo Faulkner stworzył moim zdaniem, nie tylko moim, arcydzieło. To powieść, która pojawia się na wszelkich listach w stylu 150 tytułów, czy 150 powieści, których musisz przeczytać przed śmiercią. To zwykle 150 książek, po których nikt nie ma szans i nikt nie ma ochoty sięgnąć, a ja bym chciała dzisiaj trochę ją odbrązowić i pokazać ją jako książkę może nieprzystępną i może faktycznie z nieco wysokim progiem wejścia, ale niezwykle interesującą i niezwykle wdzięczną. Bo kiedy się jej przyjrzeć i kiedy się nad nią zastanowić i poświęcić jej wystarczająco dużo czasu, czyli dużo, to można odkryć coś naprawdę niesamowitego i gwarantuję Wam, że czegoś podobnego trudno będzie szukać, a wręcz może okazać się to niemożliwym. Bo Faulkner okazał w Wściekłości i Wrzasku swój geniusz, wręcz matematyczny geniusz, bo to powieść, która wydaje się chaosem, a tak naprawdę jest skrupulatnie obliczonym zadaniem matematycznym, które można rozwiązać, choć też takim zadaniem, które nie ma jednego prawidłowego rozwiązania. Absolutnie fascynująca i poszerzająca horyzonty powieść, która pokaże Wam literaturę z trochę innej perspektywy niż zwykle i nauczy Was trochę innego podejścia do niej. Choć jest i dopiero końcówka sierpnia, to ja już jestem przekonana, że to najlepsza książka, jaką miałam okazję czytać w 2022 roku. I być może będę musiała nagrać do tego filmu erratę wyjaśniającą, że jednak nie. Ale raczej w to wątpię, naprawdę w to wątpię, bo dawno nic mnie tak nie zafascynowało i żaden pisarz nie wzbudził we mnie takiego podziwu jak Faulkner swoją powieścią Wściekłość i Wrzask. I co najistotniejsze, znowu dzięki niemu czytanie stało się dla mnie doświadczeniem granicznym, takim rzucającym mnie w przeróżne emocje, takim, które wybija mnie z trwania tu i teraz, które jest czymś więcej niż przewracaniem kartek i odczuwaniem powierzchownych emocji. Kiedy autor chce być zabawny, to się uśmiechamy, kiedy chce nas trochę zasmucić, to się smucimy.
Faulkner pokazuje coś więcej, opowiada o czymś więcej i daje poczucie obcowania z naprawdę wielką literaturą i z wielką narracją. Jak widzicie, ja jestem pod olbrzymim wrażeniem i chciałabym zarazić tym entuzjazmem wszystkich i postaram się to dzisiaj zrobić, więc jeśli chcecie być zarażony entuzjazmem, to zapraszam Was serdecznie. A zanim jeszcze zaczniemy mówić o naszej bohaterce dzisiejszego odcinka, to chciałabym serdecznie pozdrowić Ewę. Ewę, która podeszła do mnie pewnego pięknego, słonecznego dnia w Gdańsku, przywitała się ze mną i zamieniła kilka przemiłych słów, czym mnie bardzo też zmotywowała do tego, żeby dzisiaj przyjść i nagrać. Więc Ewo, pozdrawiam Cię serdecznie. Bardzo mi miło, że się ze mną przywitałaś, że porozmawiałyśmy chwilkę. Mam nadzieję, że nie byłam zbyt onieśmielona, bo trochę byłam. Jestem taka rozgadana przed kamerą, ale w rzeczywistości bywa z tym różnie. Ale jest mi bardzo miło, że mogłyśmy się spotkać, zobaczyć, więc ten film dedykuję Tobie, bo Ty właśnie dałaś mi ten prąd i ten zapał, żeby dzisiaj przyjść i włączyć kamerę. Dziękuję Ci za to i zapraszam. Będę mówić dziś dużo. O wściekłości i wrzasku pierwszy raz usłyszałam na studiach podczas zajęć z poetyki, kiedy rozmawialiśmy o strumieniu świadomości. To technika narracyjna, która jest tyleż interesująca, intrygująca i otwierająca perspektywy, co trudna. To taka technika opierająca się na tym, że stawiamy taką niewidzialną kamerę w głowie naszego bohatera i rejestrujemy wszystko, absolutnie wszystko. A materiał, który otrzymujemy, jest absolutnie surowy, nie poddany żadnej interpretacji ani obróbce. Nagrywanie na żywo wszystkich myśli, uczuć, refleksji, wspomnień, drobnych irytacji, całego tego przemieszania i amalgamatu niezwykłych ludzkich uczuć i emocji jest zadaniem odważnym zarówno dla autora, jak i dla czytelnika. Łatwo się pogubić i łatwo mieć poczucie, że nie wiadomo właściwie, co tak naprawdę się dzieje. Strumień świadomości daje też dużo, dużo różnych możliwości, bo pozwala czytelnikowi doświadczać nie tylko świata, ale też poznawać bohatera na trochę innym poziomie, to znaczy nie tylko poznawać jego cechy, ale też rozumieć, w jaki sposób myśli, w jaki sposób dochodzi do pewnych wniosków, co nim kieruje i jakie są bezpośrednie bodźce, które nim rządzą. Wściekłość i wrzask jest rewelacyjnym przykładem właśnie, jeśli chcemy studiować strumień świadomości, dlatego że tutaj strumieni świadomości mamy aż 3. I to jest bardzo ciekawy zabieg, ale też pokazujący wielkość Faulknera. Bo ileż to razy, czytając powieść, w której mamy kilku narratorów, mamy poczucie, że to tak naprawdę jest tylko jeden i ten sam. W żaden sposób zmianie nie ulega język, nie ulega właśnie sposób myślenia. Wszystko jest zbyt jednorodne, byśmy mogli uwierzyć, że słuchamy perspektywy różnych osób. U Faulknera jest zupełnie inaczej. 3 strumienie świadomości należą do 3 bardzo różnych bohaterów, którzy myślą w zupełnie różny sposób, mają zupełnie różne doświadczenia, poglądy na świat, miotają nimi zupełnie inne emocje i naprawdę mamy bardzo silne poczucie, że to są zupełnie różne osoby. Jest to tak dopracowany majstersztyk, że te strumienie świadomości, te narracje różnią się nawet interpunkcją. Bo zwykle w strumieniach świadomości interpunkcji jest niewiele, bądź nie ma jej wcale. Faulkner bawi się tym zabiegiem i kiedy nasz bohater jest spokojny w danym momencie, bądź w ogóle jest takim bardziej stonowany, interpunkcji jest więcej. Kiedy ulega jakimś wielkim emocjom, kiedy czuje zdenerwowanie, irytację, wtedy interpunkcja powoli zanika, a my dzięki temu widzimy, w jakim stanie jest nasz bohater. To jest niezwykle ciekawe, ale też wymagające bardzo dużej czujności i takiej postawy proaktywnej czytelnika. Ale kogo tutaj Faulkner nam przedstawia? Przedstawia nam rodzinę Compsonów. To taka rodzina z tradycjami, stara południowa rodzina, jakbyśmy to powiedzieli. Rzecz dzieje się w Stanach Zjednoczonych na południu. Compsonowie to rodzina, która niegdyś posiadała plantacje, olbrzymi majątek, wielkie ziemie oraz oczywiście niewolników. A w tym momencie, w których ich poznajemy, mamy XX wiek. Niewolnictwo zostało zniesione, w związku z tym obserwujemy, w jaki sposób ta rodzina stara się funkcjonować dalej, co oczywiście interpretuje się jako uniwersalną historię w ogóle południa. Czyli Compsonowie to taki mikrokosmos, który ma nam pokazać coś znacznie bardziej uniwersalnego, czyli to, co działo się na południu,
po przegranej wojnie secesyjnej. Trzy strumienie świadomości, o których przed chwilą wspomniałam, należą do trzech braci Compsonów. To bardzo ciekawy zabieg, ponieważ dzięki niemu możemy zaobserwować historię rodziny z trzech różnych perspektyw. Braci Compsonów wiele dzieli, ich charaktery są różne, doświadczenia i perspektywa patrzenia nie tylko na rodzinę, ale też na świat jest zupełnie różna, ale łączy ich Cady. Cady to ich siostra i wszyscy trzej mają na jej punkcie obsesję. Ta obsesja jest niezdrowa, jest posesywna, jest władcza i wynika z zupełnie różnych motywacji u każdego z nich. Natomiast samej Cady nie poznajemy. Cady jest bardziej symbolem dla nich wszystkich, dla każdego z nich czegoś innego. Dla wszystkich jednak staje się symbolem utraty, z którą muszą sobie poradzić. I radzą sobie w bardzo różny sposób, ulegając bardzo wielu różnym emocjom i prowadząc swoje życie w zupełnie różną stronę. Pierwszy rozdział jest najtrudniejszym rozdziałem tej powieści i to właśnie on sprawia, że wiele osób odkłada tę książkę, mając poczucie, że kompletnie nie rozumie, co się dzieje. I mogę wam tylko powiedzieć, spokojnie, jeśli czytacie Wściekłość i Wrzask, albo będziecie czytać Wściekłość i Wrzask i podczas lektury pierwszych 100 stron czujecie się kompletnie zagubieni, to jest to normalne. Jest to absolutnie normalne. Ta reakcja jest zupełnie normalna. Pierwszy rozdział bowiem to strumień świadomości, narracja należąca do Benjiego. Benji w momencie, w którym go poznajemy, ma 33 lata. Ale ponieważ jest niepełnosprawny intelektualnie, to jego narracja w naszych oczach wygląda bardziej jak narracja dziecka. I ona jest faktycznie najbardziej chaotyczna i najbardziej problematyczna z całej książki. Ciężko ją przyswoić i ciężko zrozumieć, co się dzieje, bo Benji po prostu wszystkiego doświadcza. On na wszystko patrzy, ale nie interpretuje tego, co widzi. To jest rozdział, który pokazuje tak symbolicznie, że tak naprawdę w dużej mierze że nie jest istotne to, co się dzieje, ale jak my to odbieramy, jak my to interpretujemy. Kolejne rozdziały będą pełne tych interpretacji i osobistych doświadczeń związanych z tym, co się dzieje, co widzimy, jak to odbieramy, jak z tym rezonujemy emocjonalnie. U Benjiego tego nie ma, stąd to poczucie takiej dezorientacji. Bo on z jednej strony tylko i wyłącznie odbiera, rozumie, co się dzieje, ale nie rozumie, dlaczego to wszystko się dzieje, a z drugiej strony jest też poddawany nieustannym retrospekcjom. Dlatego, że tak jak wspomniałam, on, tak jak reszta jego braci, bardzo, bardzo jest przywiązany i kocha Cady. W jego przypadku wynika to z tego, że tylko ona tak naprawdę, jako jedna z niewielu, nawiązywała z nim ludzką relację. W reszcie rodziny Benji nie znajduje wsparcia, nie znajduje ciepła, jest nieustannie odrzucany. Jest traktowane zdecydowanie bardziej jako coś niż jako ktoś. W związku z tym to Cady jest dla niego tą postacią, tą osobą w rodzinie, do której zawsze może się odwołać i za którą bardzo tęskni, ponieważ jej już w tym momencie z nim nie ma. To jest rozdział, na którym naprawdę łatwo się zniechęcić, ale dajcie temu szansę i spróbujcie przełamać początkowy opór. Na początku trzeba przyzwyczaić się do poczucia, że się nie rozumie, co się dzieje. To jest trudne, bo jesteśmy przyzwyczajeni właśnie do takich lektur, które w bardzo jasny sposób kierują nas ku rozwiązaniom. W bardzo jasny sposób dają nam do zrozumienia, że my jako czytelnik jesteśmy w stanie objąć cały świat. Faulkner ani razu nie daje nam przekonania, że świat, który stworzył, jest dla nas dostępny. Wręcz odwrotnie. To jest świat zamknięty, który trzeba powoli odkrywać. To, co mi pomogło na tym etapie lektury, to zrobienie sobie notatek, rozpisanie wszystkich bohaterów, zrobienie drzewa genealogicznego i rozpisanie na osi czasu, co się według mnie dzieje i kiedy. Bo tutaj Faulkner bawi się nie tylko sposobem narracji, ale i czasem. Tym, w jaki sposób czytelnik jest przyzwyczajony do czasu, a tym, w jaki sposób Faulkner chce nam ten czas przedstawić. Czas u Faulknera nie jest linearny. Przeszłość zawiera się w teraźniejszości bardzo mocno, więc tych retrospekcji i odniesień do przeszłości, do wspomnień jest u niego bardzo dużo. I w przypadku Benjiego dzieje się to bardzo nagle. Te przerzucania nas w czasie, nawet o dekady, mogą się wydarzyć wręcz w obrębie jednego zdania. I to potrafi bardzo, bardzo popsuć szyki, bo kiedy już się wam wydaje, że trzymacie za ogon
to wam się wymyka ta powieść, po prostu wymyka się i okazuje się, że dzieje się coś jeszcze innego. Ale ta cierpliwość, której ta powieść wymaga, zostanie nagrodzona, wierzcie mi, naprawdę zostanie. Już na etapie Bendiego mamy poczucie, że rodzina Compsonów jest rodziną nieszczęśliwą i jest rodziną z gigantycznymi problemami. I to potwierdzają tylko kolejne rozdziały. Rozdział pisany z perspektywy Quentina, czyli drugiego brata, oraz Jasona. To są rozdziały, które są również trudne, ale z innych powodów. Rozdział pisany z perspektywy Quentina to rozdział pisany z perspektywy człowieka zrozpaczonego i zagubionego bardzo. Natomiast rozdział z perspektywy Jasona to rozdział, który zaprasza nas do głowy osoby niezwykle sfrustrowanej, bardzo źle nastawionej do rzeczywistości i takiej, która, jak zresztą sam Faulkner pisze, wnosi stare rany do nowych walk. I tutaj faktycznie Jason jest taką postacią, której narracja jest najbardziej uporządkowana, bo jest najwięcej fragmentów, gdzie interpunkcja jest właściwie prawie całkowicie korrekt, wszystko jest okej, więc on wydaje się właśnie taką postacią bardziej stonowaną, ale z drugiej strony jest przepełniony nienawiścią, jest przepełniony poczuciem krzywdy. To poczucie krzywdy wynika z miejsca, w którym ta rodzina się znajduje. To, tak jak wspomniałam, była rodzina plantatorów. To rodzina, która była kiedyś rodziną znamienitą, z gigantycznym majątkiem, z wielkimi wpływami. Po wojnie secesyjnej tracą niewolników, oczywiście. No i wskutek tego, tak jak wiele innych tego typu interesów, biznesów rodzinnych, podupadają. To zdarzyło się już jakiś czas temu, bo powieść Wściekłość i Wrzask dzieje się w wieku XX, ale wciąż gdzieś tam po Mississippi przechadzają się duchy i demony niewolnictwa. I to bardzo mocno widać. I nie da się mówić o Wściekłości i Wrzasku bez dyskusji na temat właśnie niewolnictwa, bez dyskusji na temat podziałów rasowych. To jest niemożliwe, bo jest to jeden z głównych tematów tej powieści. Kiedy myślę o Wściekłości i Wrzasku, bardzo łatwo dostrzegam z jednej strony podobieństwa, ale tak naprawdę gigantyczne różnice między Faulknerem i jego Wściekłością i Wrzaskiem, a Przeminęło z wiatrem. Przeminęło z wiatrem porusza podobny temat. Też obserwujemy czas już po wojnie secesyjnej i sprawdzamy, zaglądamy, jak tam dzieje się na południu, jak sobie te rodziny radzą, jak sobie urządzają życie. Natomiast to jest bardzo ahistoryczna i subiektywna perspektywa. Natomiast Faulkner bierze na warsztat coś więcej. Bierze na warsztat mentalność południowców, tradycje południowców i zderza je właśnie z współczesnością. Sprawdzają, czy są w stanie patrzeć w przód, a nie tylko w tył. To jest powieść o amerykańskim rasizmie na pewno, ale to też opowieść o amerykańskim jutrze, o tym, do kogo to jutro należy i kto się w nim odnajdzie. Tak jak w Przeminęło z wiatrem mieliśmy mamkę opiekującą się Scarlett, tak i tutaj rodzinie Compsonów towarzyszy rodzina byłych niewolników. Tak jak często się właśnie działo w innych rodzinach na południu, tak również u Compsonów sytuacja wyglądała bardzo podobnie. Ta rodzina byłych niewolników została przy Compsonach, przywiązana już nie prawnie, ale mentalnie, emocjonalnie. Przez wiele dziesiątek lat poddawani przemocy, nie są w stanie już z niej odejść. Dopiero kolejne pokolenia będą w stanie wyrwać się z tej niewoli. I my tutaj obserwujemy współistnienie tych dwóch światów i Faulkner jednoznacznie wskazuje, na kogo czeka jutro, a kto na to jutro już liczyć nie może. Rodzina Compsonów jest rodziną niezwykle skomplikowaną i każda z tych postaci ma swoje własne demony, ale jednym z tych największych, najtrudniejszych demonów do przepracowania to właśnie przeszłość, która ich nawiedza i która nie pozwala im żyć współczesnością, nie pozwala im zmieniać nastawienia, nie pozwala im iść dalej. I poczucie takiego klaustrofobicznego, dusznego zatrzaśnięcia się w wieku, który już minął, jest w przypadku właśnie domu Compsonów przemożne. Czwarty rozdział tej powieści to już narrator wszechwiedzący, ale narrator, która skupia się właśnie na tej czarnej rodzinie
półistniejącej z Compsonami, na Dilsey, która wychowała całą rodzinę Compsonów, na jej dzieciach, na jej wnukach, na ludziach, którzy współistnieją i tak naprawdę w dużej mierze Compsonów tworzą. Bo sami oni wydają się absolutnie bezwolni i pozbawieni jakiejkolwiek energii życiowej. To takie widma, które trwają w tym swoim podupadającym dworku, rozpaczliwie czepiając się czegoś, co już przeminęło i co należałoby pożegnać. Faulkner wykorzystuje bardzo dużo symbolizmu i robi niezwykłe odniesienia zarówno do Biblii, jak i do Szekspira, bo tytuł, czyli Wściekłość i wrzask, to fragment Macbetha. I czyta się to jak powieść szkatułkową, to znaczy można ją odczytywać na wiele różnych sposobów. I to, co mnie niezwykle zafascynowało we Wściekłości i wrzasku, to to, że badacze, naukowcy, ludzie, którzy zajmują się tą powieścią i którzy starają się ją jak najlepiej zrozumieć i opisać, są między sobą niezgodni co do bardzo wielu rzeczy, co do bardzo wielu zagadnień. Nie ma wspólnego frontu, nie da się go ustalić, dlatego że Faulkner napisał powieść bardzo otwartą, z otwartym światem, otwartym na interpretację i bardzo zależnym od czytelnika właśnie. Trochę jest tak, że w tym świecie zadzieje się to, co w nim zauważycie, to, co dostrzeżecie. I to podoba mi się niezwykle, bo to nie jest prosta lektura. I jak wspomniałam, że ona troszeczkę zmusza do przewartościowania swojego podejścia do czytania w ogóle, to właśnie miałam to na myśli, że Faulkner zmusza nas do przyzwyczajenia się do poczucia, że nie wiemy, co się dzieje, nie kumamy kompletnie i to poczucie dezorientacji jest nieprzypadkowe również dla całej fabuły. Można więc śmiało powiedzieć, że Wściekłość i wrzask to powieść, która w swojej najprostszej i najbardziej zrozumiałej warstwie opowiada właśnie o rodzinie Compsonów, natomiast w sensie uniwersalnym jest to opowieść o Stanach Zjednoczonych, o południu Stanów Zjednoczonych, o tych wszystkich Stanach, które utrzymywały się tak naprawdę z niewolnictwa i o amerykańskim jutrze, które wydaje się, że tak naprawdę już nadeszło i spotkało naszych bohaterów, którzy są kompletnie do tego nieprzygotowani, którzy żyją dawną świetlnością południa. I właśnie wydaje się, i wielu badaczy mówi, że Kadi, siostra, która nie pojawia się w żadnej z tych narracji w teraźniejszości, ona jest tylko właśnie przeszłością, wspomnieniami, jest takim ucieleśnieniem starego południa oraz Southern Belle, czyli tej debiutantki, tego ideału południowej kobiety. Zachwyca mnie u Faulknera jego rozmach. Bo rozmach ma niebywały, jego odwaga, bo musiał wiedzieć o tym, jak wielu czytelników ta powieść zostanie niezrozumiana, jak wielu czytelników ją odłoży i powie: odejdź, nie chcę na ciebie patrzeć. To odzwierciedla chociażby Goodreads. Ta książka ma bardzo niskie oceny na Goodreads. Myślę, że właśnie dlatego, że bardzo wiele osób jej nie kończy, a jeżeli kończy, to bez zrozumienia. I robiąc research, znalazłam takie przeciekawe zdanie, które przyświecało mi podczas lektury Wściekłości i wrzasku, że nie ma złego sposobu na odczytanie tej powieści, prócz jednego. Prócz przeczytania jej tylko raz. Ja podczas tej lektury czytałam rozdział Benjiego, myślę, że 3 razy. Wracałam do niego, czytając rozdziały Quentina, rozdziały Jasona, po to, żeby zobaczyć, co tak naprawdę mogło się wtedy dziać, co zostało przede mną ukryte, czego Benji nie rozumiał, a co na przykład już Jason wie. Przeciekawy zabieg, który sprawia, że czytamy głębiej, mocniej. Jesteśmy z tą książką znacznie bliżej, niż byśmy byli, gdyby Faulkner opowiedział nam wszystko tak po prostu. Faulkner jest dla swoich krajanów bezlitosny i bezlitośnie kreśli diagnozę społeczeństwa, konfrontując je z jego rasizmem, z przywiązaniem do przeszłości, z niechęcią do zmian. Z drugiej strony opowiada historię również przyszłości i nie pozostawia ani czytelnika, ani swoich bohaterów, przynajmniej jej części, w sytuacji bez nadziei i bez wyjścia. Ale oprócz tej fabuły, tak jak mówię, dla mnie tutaj chyba wygrywa forma, bo forma jest tak niezwykle ambitna i
intelektualnie stymulująca i wyznaczająca nowe, świeże trendy w literaturze, wówczas, tak myślę, że trudno jest nie mieć dla Faulknera podziwu. Prawdą jest, że zamierzam do Wściekłości i Wrzasku wracać i zamierzam sobie otwierać tę powieść i wnikać w ten świat znowu i znowu i znowu. I samo mnie to szokuje, bo jak powiedziałam, Dom Cobsonów jest miejscem zupełnie zniechęcającym, dusznym, pełnym zatęchłego powietrza, miejscem beznadziei, miejscem rozpaczy i samotności. A jednak coś mnie do tej książki ciągnie, coś, co Faulkner chce mi powiedzieć, przemawia do mnie tak mocno, i tak bezwzględnie, że nie umiem się od tej powieści uwolnić. I choć rozumiem, dlaczego ona jest tak trudna w odbiorze i dlaczego tak wiele osób ją odrzuca, to jednak mam nadzieję, że ktoś z Was, chociaż jedna osoba, spróbuje poznać się ze Wściekłością i Wrzaskiem. Bo jest to powieść wybitna i niezwykle oryginalna. Pomysł i koncept tej powieści zasługują na docenienie. Właśnie dlatego, że wymagają od czytelnika czegoś więcej i w ten sposób ustawiają relację naszą z tą książką, że i my musimy się postarać i my musimy coś z siebie wnieść. Miałam nadzieję, że kiedy nagram ten film, to mi trochę przejdzie, ale wciąż jestem tak samo nakręcona na Faulknera i mam na półce Światłość w sierpniu. Więc może sobie tę powieść zacznę czytać, choć właśnie jestem w trakcie czytania Wielkich Nadziei Dickensa, bo tak jakoś mnie teraz wzięło i potrzebuję takich wielkich lektur, więc teraz czytam Wielkie Nadzieje, ale kto wie, może Światłość w sierpniu będzie dobrym pomysłem, żeby do Faulknera wrócić, bo chyba się w tym pisarzu po prostu zatraciłam. I czuję w związku z tym satysfakcję, bo nie pamiętam, kiedy ostatnio czytanie jako awantura tak mocno na mnie wpłynęło. Dla mnie w tym momencie właśnie lektura Faulknera to awantura. To kłótnia ze samą sobą, kłótnia z książką, nawiązywanie tej relacji, zrywanie, potem wracanie, boksowanie się z materią, żeby w końcu ją poznać, choćby w części. Chyba w przypadku Remarka, chyba w przypadku Tolstoja, to są właśnie te same emocje i chcę o nich mówić, bo tak często zatracam się sama w lekturach banalnych i trywialnych i zapominam, czym jest tak naprawdę dla mnie czytanie. Czytanie jest właśnie dla mnie tymi emocjami, które chciałam Wam dzisiaj przekazać. Mam nadzieję, że mi się udało. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dajcie znać, czy czytaliście, czy może zamierzacie czytać Wściekłości Wrzask, a może się nie udało i leży gdzieś na półce. Dajcie znać. Mam nadzieję, że jak zawsze w komentarzach pod filmami znajdzie się miejsce na dyskusję, na wiele różnych głosów i na inspirację sobie wzajemnie. Możemy się inspirować. Tak jak to zresztą się zawsze dzieje i czytam to zwykle zachwycona. Dziękuję Wam bardzo, że byliście dzisiaj ze mną. Życzę Wam przemiłego dnia. Trzymajcie się, pa, pa.